Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dane są wielomiany w od x i m od x. No i pytanie, ile wynosi wielomian w od x razy m od x? No to co? Czyli w od x razy m od x to się równa w od x, to jest x minus 4 razy m od x, czyli razy x kwadrat minus 2x ma się równać. No i mnożymy. X razy x kwadrat to jest x do trzeciej. X razy minus 2x jest minus 2x kwadrat. Minus 4 razy x kwadrat to jest minus 4x kwadrat. Minus 4 razy minus 2x to jest plus 8x. Uporządkujmy to, czyli mamy x do trzeciej odjąć 6x kwadrat plus 8x. Poszukajmy takiej odpowiedzi. X do trzeciej minus 6x kwadrat plus 8x, odpowiedź B.